Wszyscy gotowi, można zaczynać, a więc otwieramy nasz program już. To jest pierwsza z sesji Q&A w ramach przeglądu Platish Originals Long Story Short. Nazywam się Łukasz Muszyński, witam wszystkich naszych widzów, a moim gościem jest człowiek instytucja. Jego nazwisko otwiera drzwi nie tylko w Polsce, ale i w Stanach Zjednoczonych. Tomasz Bagiński, dzień dobry. Pytanie, jakie drzwi, nie? Czy to nie są drzwi? Ze złotymi klamkami. Drzwi do wyjścia albo drzwi do kibla. Mam nadzieję, że to właściwe drzwi. Dzień dobry, cześć. Spotykamy się dzisiaj, żeby podsumować no, kilka ładnych lat, dwie dekady w historii firmy Platish Image, wypełnione wzlotami, wiktoriami artystycznymi, technologicznymi. I będziemy rozmawiać no, właśnie o Twoich początkach w tej firmie, o tym, coś działałeś. No, to był bardzo mocny start dwie dekady temu, bo zacząłeś pracę. Z jednej strony tworzyłeś tutaj projekty w ramach firmy, a po godzinach wracałeś, żeby tworzyć swoje pierwsze dzieło, które miało ci otwierać te drzwi. No i to mnie właśnie ciekawi, bo ty bardzo lubisz gatunek science fiction i w gatunku science fiction często pojawia się motyw podróży w czasie. Więc załóżmy, że dostajesz szansę, żeby wsiąść do wehikułu czasu, DeLoriana, przenieść się dwie dekady wcześniej i spotkać swoją młodszą wersję. Oczywiście w filmach science fiction wszyscy twierdzą, że nie wolno, bo mogą się otworzyć różne nitki czasoprzestrzeni, które potem zrobią wielki chaos, ale powiedzmy, że masz szansę spotkać siebie. Jakie masz rady dla tej młodszej o 20 lat wersji? Nie wiem, pewnie bym podrzucił wygrywający los na loterii albo coś w tym stylu, ale starałbym się nie spotkać tej młodszej wersji. Nie wiem, bo myślę, że miałem o tyle dużo szczęścia i też o tyle i wzloty i upadki były ważne w tej podróży, że nie chciałbym, żeby się coś specjalnie zmieniło. To znaczy to, że jestem tutaj w tym miejscu, w którym jestem, no to jest efekt bardzo wielu różnych decyzji, które się wydarzyły po drodze, które były podejmowane w określonych warunkach. Nie wszystkie były dobre, ale one wszystkie były w jakiś tam sposób warte. To znaczy, to jest taka układanka, że jak się wyjmie jeden element, to nie wiadomo, jak reszta elementów zadziała. Czy ja bym miał wtedy cierpliwość do robienia innych rzeczy, czy by mi się chciało robić inne rzeczy. Więc nie wiem, czym dawał sobie jakieś inne rady. Poza tym ja mam w ogóle taką przypadłość dziwną w głowie, że pamiętam głównie dobre rzeczy pamiętam dużo dobrych rzeczy, które się wydarzyło w ciągu tych 20 lat i nie wiem, czym chciał coś z tego zmieniać jakoś specjalnie. Nawet właśnie te takie jakieś trudne momenty. Może powinienem mniej robić troszeczkę komercyjnych projektów, może lepiej je trochę wybierać, ale mówię, gdybym zaczął to doradzać temu młodemu człowiekowi, którym wtedy byłem, to znając tego młodego człowieka, on by pewnie to zignorował i zrobił wszystko po swojemu. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No właśnie, a jakbyś popatrzył na swoją 20-letnią karierę w tej branży, to które momenty kryzysowe uznajesz za jakieś takie kluczowe? Jak z nich potem wyszedłeś obronną ręką? No, mówię, mało pamiętam kryzysów, w sensie w ogóle mało pamiętam. Wiem, że każdy wysiłek i każdy projekt, który się robi, w którymś momencie tego projektu jest taki moment, który ja nazywam szczytem fali, nie? I to jest, zresztą od kogoś ukradłem tą teorię, nie pamiętam już od kogo. Może Jacka Dukaja. No, może, przełamanie trendu, nie? Bo to w Czarnych Oceanach było przełamywaniu trendu dosyć dużo. W momencie, kiedy zbliżamy się do tego momentu przełamania trendu, on jest w każdym projekcie, w każdym dużym przedsięwzięciu, którym się zajmujemy, to jest taki bardzo specyficzny moment, kiedy cała rzeczywistość działa przeciwko. Ale wszystko, nie? Znajomi, przyjaciele, wycieraczka pod drzwiami, drzwi, elementy wystroju wnętrza, wszystko działa przeciwko, nie? Nagle jest taki element, że cały świat mówi, że już wystarczy, żeby się poddać, żeby odpuścić. Przełamanie tego momentu pierwszy, drugi raz, ono jest dosyć trudne, bo to wtedy faktycznie nie wiadomo, co jest po przełamaniu trendu. Nie wiemy jeszcze, czy ta nagroda przyjdzie, czy ten sukces, czy ukończenie projektu jest możliwe, ale kiedy już się to zrobi raz, drugi, trzeci, to wtedy ten moment, kiedy cały świat jest przeciwko, zaczyna się już odbierać, że to aha, dobrze,
To jest dobrze, to znaczy, że to jest już, że idzie się właściwą drogą, że im ostrzejszy wiatr, im bardziej stroma ścieżka, tym bardziej to znaczy, że idzie się tą właściwą drogą i trzeba po prostu przejść dalej i już. I ma się już tą wiedzę z poprzednich kryzysów, że to po pierwsze się skończy, a po drugie, że to jest tylko taka jakby, nie wiem jak to nazwać, taka bramka testowa, która testuje, czy na pewno chcemy to robić, mówiąc krótko. Czyli to nas testuje. No bo jeżeli się poddamy w którymś momencie, to widać nie chcemy. No. Pytanie od pana Mikołaja. Jeśli by pan dzisiaj zaczynał pracę nad swoją pierwszą animacją, co by pan zrobił? Co by pan powiedział o sobie w takiej sytuacji? Znaczy, mówię, do siebie bym nie wiem, czy coś mówił, no bo ten młody człowiek, którym ja byłem, był dość odporny na rady z zewnątrz, więc nie wiem, czy by posłuchał czegokolwiek, a może nawet by zrobił na przekór, bo ja dużo rzeczy robię na przekór, ale... Myślę, że jest kilka ważnych rzeczy. Warto mierzyć siły na zamiary, warto wyznaczyć sobie bardzo jasny cel, ale osiągalny cel, czyli w momencie, kiedy zaczynaliśmy pracę z Jackiem Dukajem nad katedrą, no to wyznaczyłem na przykład takie kilka punktów, których staraliśmy się trzymać, żeby ta historia nam się za bardzo nie rozrosła. Bo wiedziałem, że będę to robić sam, więc będę miał dość ograniczone zasoby. Chciałem ten film skończyć, chciałem go zrobić, więc wiedziałem, że chcę mieć to z jednym bohaterem w jednej lokacji, żeby ta historia miała jeden zwrot akcji, żeby nie była za długa. Chciałem uniknąć dialogów, żeby tego też tam nie było. Czyli od razu na samym początku nałożyłem sobie pewne ograniczenia kreatywne. W ogóle ograniczenia kreatywne bywają dobre, bo zmuszają też do wysiłku. I wiedziałem, że w ramach tych ograniczeń, jeżeli już opracujemy fajną historię, która będzie się bronić na papierze w ramach tych ograniczeń, no to prawdopodobnie uda mi się to dociągnąć do końca. Czyli ten cel będzie osiągalny. On nie będzie łatwy, nie będzie jakiś tam, nie będzie wygodny, ale on jest osiągalny. I chyba to jest ważne, bo nie wiem, jak jest teraz, bo czasy się bardzo zmieniły. W moich tam czasach, kiedy ja zaczynałem, kiedy obserwowałem innych młodych ludzi, którzy startowali projekty, jest bardzo łatwo jakby dać się pociągnąć entuzjazmowi takich pierwszych miesięcy, pierwszych tygodni i zaprojektować coś zbyt wielkiego, zbyt dużego. Wszyscy oglądamy filmy, wszyscy oglądamy jakieś epickie przedsięwzięcia na dziesiątki tysięcy osób, które potem ogląda cały świat i wszyscy się tym kręcimy, więc jest taka wewnętrzna potrzeba, żeby zrobić też coś takiego, nie? Kręci nas wielka bitwa na 100 tysięcy żołnierzy, epicka batalia, no to chcemy coś takiego zaprojektować. I wtedy jest obawa, że ta ogromna inwestycja czasowa, której taki projekt będzie wymagał, ona się nie zwróci w żaden sposób, bo to jest cel być może zbyt ambitny. To nie znaczy, żeby nie wyznaczyć sobie ambitnych celów, ale niech one będą ambitne, ale osiągalne. I to chyba jest najważniejsze. A potem to już trzeba przejść, no i tyle. Potem to jest już tylko egzekucja. Jak już się to wszystko jakby wymyśli i opracuje, to potem jest tylko egzekucja. Sprawdzam YouTube'a, tutaj pytania cały czas się pojawiają i na przykład pan Radomir pyta, czy masz okresy bardzo niskiej motywacji, a jeśli tak, to jak sobie z tym radzisz? Oczywiście, że ma. Każdy ma. To jest tak, że na początku było to stresujące jakoś, jak się ma okres niskiej motywacji, a z czasem to trzeba po prostu je polubić i trochę z nimi popłynąć, że jak są czasem tygodnie, że nic się nie wymyśli, nic się nie zrobi, no to ja na przykład teraz dużo gram w Apexa, co wszyscy wiedzą pewnie, jak ktoś obserwuje mojego Facebooka. Ubolewam, że większość moich znajomych gra w inne gry, więc akurat w Apexie na PS4 mam tylko kilka osób, z którymi mogę sobie czasem zagrać wspólnie, więc jestem skazany na tak zwanych randomów, ale nie wiem, ja nie walczę z okresami gorszej motywacji, bo to jest nieuniknione. Są okresy, które sobie wymyśliliśmy tam w rodzinie, sobie tak ustaliliśmy, że to jest taki wtedy okres, nie wiem,
takiego obozu wojskowego, jak jestem, nie wiem, w pracy, czy jestem skupiony na jakimś zadaniu, czy jest coś do wykonania, no to wtedy jest już taki reżim, jak może nie w obozie wojskowym, tylko w obozie harcerskim, pobudka, tam ćwiczenia, zasuwanie od rana do wieczora i nie myślenie o zbyt wielu innych rzeczach i po prostu takie pełne skupienie. A potem trzeba też od takich momentów odpocząć i takie momenty niższej energii są też potrzebne. Po międzynarodowym sukcesie katedry miałeś okazję pracować w Hollywood, ale wróciłeś do Polski. W wywiadach niejednokrotnie podkreślałeś, że to była jedna z najlepszych decyzji w twoim życiu. Dlaczego? No była po prostu decyzja, ale o tyle dobra, że być może nie byłbym tu, gdzie jestem, gdybym wyjechał wtedy wcześniej, nie będąc gotowy do tego wszystkiego, co tam się dzieje. Poza tym rynek w Stanach, szczególnie ten rynek, w który ja bym trafił, czyli rynek animacji, efektów specjalnych i tak dalej, on jest bardzo mocno ustrukturyzowany, czyli to trochę inaczej wygląda teraz w Polsce, no bo w Polsce w tej chwili też jest dosyć dużo struktur, ale 20 lat temu Polska to był taki, to było puste pole, kompletna wolność, dzika pustynia, na której po prostu można było coś tworzyć, budować, co jest oczywiście trudnym miejscem, ale takie miejsce daje dużo możliwości, tak? To jest bardzo dużo możliwości, które można wypełniać. A Stany, no to co? No to bym wylądował pewnie jako tam junior animator na dole drabinki, albo może nawet nie junior animator, może daliby mi jakąś tam funkcję typu senior animator i potem przez te ostatnie 20 lat bym się wspinał w strukturach jakiejś tam korporacji, czekając aż starsi ode mnie odejdą na emeryturę i będę mógł wejść na ich miejsce. I tego typu kariera mnie nigdy nie interesowała, ja chciałem robić swoje rzeczy, więc wolałem robić to tutaj i pewne rzeczy faktycznie z tą wiedzą, którą teraz mam, być może wyjazd tam miałby sens, ale teraz już nie muszę, więc to wszystko się jakoś tak fajnie poukładało. No właśnie, bo wróciłeś do Polski, zostałeś w Platiżu i jesteś tutaj od 2 dekad. To w ogóle bardzo rzadko się zdarza, że jakaś osoba może poszczycić się tak długim stażem pracy w jednym miejscu. Co sprawiło, że Platiż stał się twoim drugim domem de facto? No, ale moja rola się tutaj bardzo zmieniała, więc to jest tak, że podobno dla zdrowia psychicznego trzeba zmieniać pracę raz na 7 lat, mniej więcej tak się mówi. Czyli co 7 lat zmieniać tutaj funkcje. Więc mi się zmieniały dosyć mocno funkcje i zaczynałem przecież jako zwykły tam szaraczek od klikania, od tam ustawiania modeli i robienia animacji. Potem zacząłem prowadzić tutaj projekty wewnętrznie, potem zacząłem reżyserować, projekty aktorskie. W tej chwili też bardzo dużo czasu spędzam poza Platiżem, no bo większość tych rzeczy, które robię, no to są duże plany zdjęciowe, często za granicą, gdzieś w innych miejscach, więc te związki są troszeczkę luźniejsze, ale cały czas tutaj wracam, rzeczywiście jest trochę taki dom, mam ten swój malutki office. Ten swój malutki biuro, pokoik, w którym mogę sobie wracać i pisać. Ale na przykład chociażby to, że ja teraz głównie piszę, nie? To też się zmieniło, że już praktycznie nie robię grafiki komputerowej, praktycznie nie robię tego, od czego tutaj zaczynałem. Więc wydaje mi się, że kluczem jest to, żeby rzeczywiście zajmować się różnymi rzeczami, a akurat w wypadku Platiża, no to gdzie indziej bym mógł wylądować, gdybym chciał to robić w Polsce. Przemysł gier mnie nie interesuje, no, jeżeli chodzi o firmy zajmujące się tym, co robię, czyli takim pograniczem między kinem aktorskim, animowanym, efektowym, no to trudno lepsze miejsce w tej części Europy. Słowem, cały czas starasz się wychodzić ze strefy komfortu, bo sam chyba kiedyś tak powiedziałeś, że strefa komfortu oznacza śmierć. No to taki jest, każdy coach takie rzeczy mówi, coś w tym jest. I to się zrobiło już banalne, nie? Znaczy, kiedyś, jak to powiedziałem pierwszy raz, to było lata temu, no to wydawało mi się to niesłychanie mądre. Ja to chyba nazywałem pułapką wygody. Ale
No, każdy jakiś osobisty trener to tam gada takie banały, to pewnie można takie na Facebooku obrazki z po jednej stronie zachód słońca, po drugiej człowiek patrzący tam w przestrzeń i dopisać do tego wyjść ze strefy komfortu. Ale to oczywiście jest prawda. No, znaczy, prawda jest taka, że my jako ludzie bardzo lubimy, jak się coś... Jak nas zbyt wiele rzeczy nie zaskakuje, tak? Jak te dni są w miarę do siebie podobne. Ja ilekroć wchodziłem w taki tryb, kiedy te dni zaczynały być do siebie podobne, to nagle miałem poczucie, że czas mi zaczyna przeciekać przez palce. Pojawił się u mnie taki bardzo duży niepokój. Bo z jednej strony, jak się pojawia zmiana w życiu, no to ona jest zawsze stresująca, ale te zmiany dają rozwój, te zmiany dają jakiegoś takiego kopa do siebie i też zmiany rozciągają czas. To znaczy, to jest tak, że jak ja na przykład sięgam pamięcią wstecz w ten rok, poprzedni, jakby ostatnie, nie wiem, 10 lat, to są lata tak napakowane różnymi tam zmianami, zwrotami akcji, twistami, jakimiś historiami fajnymi, jakimiś kryzysami, przełamywaniem kryzysów, że to jest po prostu, że to jest jak 50 lat, to jest fajne. A kiedy miałem takie okresy, kiedy właśnie powtarzalnie robiłem coś takiego samego, były takie okresy, kiedy, nie wiem, osiągałem jakiś tam poziom jako reżyser reklam czy coś, nagle już to zaczynało być taka praca zwykła, że robi się jedno, przychodzi kolejna, robi się znowu coś, przychodzi kolejna. No to nagle nagle mijał rok i się w ogóle tego nie czuło, tak jakby się nic nie wydarzyło w tym okresie. I to mnie stresuje na przykład. To znaczy ja wolę ten taki szał bitewny, który gdzieś wynika ze zmiany i próbowania siebie na rozmaitych terenach. No właśnie, tymczasem pan Michał pyta, gdzie widzi pan swoją przyszłość? Seriale, filmy, reżyseria, produkcja? Znaczy bym chciał robić mniej więcej to, co robię teraz, czyli coraz większe produkcje, coraz większe przedsięwzięcia, gdzieś na pograniczu między pisaniem, reżyserią i produkcją kreatywną, bo to są wszystko bardzo zbliżone do siebie obszary. No chciałbym być w tym obszarze kreatywnym przy relatywnie dużych projektach, które sięgają do dużej ilości ludzi. To się specjalnie nie zmieniło przez ostatnie kilkanaście lat, do tego dążyłem, no i teraz się to udało. Najbliższe lata pewnie będą dość mocno związane z Wiedźminem. Mam nadzieję, że też będą związane z Kierunek Noc, który się udał, ale mam też kilka innych pomysłów i projektów, które kiełkują w mojej głowie i gdzieś tam się szykują. Opinia publiczna wie o Twardowskim, opinia publiczna wie o Rycerzach Zodiaku, te projekty cały czas żyją. I mam nadzieję, że w końcu się uda je zrealizować. Tutaj co chwilę na YouTubie pojawiają się pytania o Wiedźmina. To już może po prostu przednijmy ten węzeł. Powiedz, co możesz teraz powiedzieć ogólnie wszystkim a propos drugiego sezonu Wiedźmina. No nic ponad to, co jest wiadome publicznie, czyli zdjęcia w tej chwili, co jest wiadome, bo zdjęcia w całej Europie do seriali, do filmów są wstrzymane. Powoli ten rynek jest odblokowywany, tak jak reszta branż, ale to jeszcze chwilkę potrwa pewnie i nie mogę podać żadnych dat, nie mogę podać żadnych informacji. To nie jest tak, że te daty nie istnieją. Te prace nad Wiedźminem to coś daje się robić na odległość, to co daje się robić zdalnie, za pomocą telekonferencji i tak dalej. To cały czas się posuwa, tam nie stoi w lodówce, ale żadnych konkretów niestety nie uda się ze mnie wycisnąć. No dobrze, a w takim razie chciałem zapytać, czy miałeś momenty w takim swoim życiu, kiedy odbijała ci sodówka? Nie wiem, ja nie pamiętam, nie pamiętam tego, co złe. Tak. Na pewno. No, to jest tak, że jak byłem bardzo młodym człowiekiem, jak zacząłem zarabiać, to dość szybko zacząłem zarabiać i zarabiać lepiej niż ludzie, których znam, niż moi rodzice chociażby i tak dalej. No to był taki okres, kiedy jeszcze trzeba się nauczyć wydawać pieniądze, bo zarabianie pieniędzy to jest jedna umiejętność, a wydawanie pieniędzy to też jest umiejętność, której
no, ja nie miałem na przykład, czyli jeżeli się to środowisko, w jakim ja dorastałem, ta sytuacja, w jakiej ja dorastałem, nie przygotowywała mnie do w ogóle posiadania pieniędzy na jakieś tam zachcianki, na jakieś tam rzeczy, jakieś niezwiązane z podstawowymi potrzebami. Więc w tym okresie tych pierwszych lat, kiedy mi się zaczęło trochę lepiej powodzić, no to na pewno mi tam parę razy coś odbiło i zrobiłem coś głupiego, ale to był, też to traktuję jako okres, kiedy trzeba się było czegoś nauczyć i dostać po uszach i zrozumieć, że to jest zawsze balans, że nie ma, że w tym układzie na przykład finansowym, skoro mówimy o stronie materialnej, podobno faceci nie powinni za dużo mówić o stronie materialnej, ale mamy inne czasy, to balans jest taki, że nie tylko chodzi o to, żeby zarabiać w miarę przyzwoicie, ale też żeby wydawanie pieniędzy było skorelowane z tym, co się zarabia, czyli też, żeby nie żyć ponad stan, nie szaleć. Tego trzeba się nauczyć oczywiście. A ty lubisz się rozpieszczać? Nie mam za bardzo jak, nie? To znaczy, nie mam jakichś fetyszy, które zbieram przedmiotów. Niespecjalnie interesuję się motoryzacją, żeby, nie wiem, kupować świetne samochody czy coś w tym stylu. A jesteś gadżeciarzem? Nie, właśnie zero, nic. Właściwie to co to znaczy rozpieszczać? Ja mam bardzo małe potrzeby, jeżeli chodzi o takie, mówię, jak mogę sobie, jak mam PlayStation i parę gierek, i mam jakieś biuro i jakieś miejsce, w którym mogę pracować, miejsce, w którym mogę spać i coś dobrego do jedzenia, to mi to wystarcza zazwyczaj. Mm-hmm. Teraz chciałem zapytać o relację z Jackiem Dukajem, który został już tutaj wspomniany w trakcie naszej rozmowy, bo ona trwa już też od dekad. Co sprawia, że tak dobrze wam się współpracuje, począwszy od katedry, przez chociażby to, że projektowałeś okładki książek dla pana Jacka, wreszcie po Kierunek Noc, wasze najnowsze przedsięwzięcie? Pewnie będę mówić o tym trochę więcej jutro, bo jutro się spotykam z Jackiem w Krakowie przy okazji targów książki i pewnie o tym będę trochę mówić, ale a nawet nie wiem, po prostu bardzo lubiłem to, co pisał Jacek zawsze. Kiedyś sobie uknąłem takie zdanie, że Jacek pisze tak, jak ja bym chciał, ale nie umiem. To jest dosyć fajna, wydaje mi się, synergia, bo ja nigdy nie dam rady napisać nic tak jak Jacek, ale mam wrażenie, wystarczająco ogarnięty, żeby to czytać i rozumieć i też jakby wyłapywać z tego to, co ewentualnie mogłoby zarezonować z szerszą publicznością, czyli poza tym takim podstawowym zestawem fanów Jacka, no bo Jacek pisze dosyć trudne książki, które mają swoich bardzo oddanych fanów. I są to książki absolutnie fenomenalne, ale gdyby chcieć je przedstawić jeszcze szerszej publiczności, film to jest w ogóle sztuka masowa, znaczy uważam, że film powinien być tłumaczony jak najszerzej i powinien sięgać jak najszerzej, no to czasem wymaga to jakiegoś tam przybliżenia tej publiczności. Nawet nie mówię uproszczenia, bo to zupełnie co innego, to jest innego rodzaju operacja. I myśmy się jakoś tak fajnie zgrali, że Jacek traktuje mnie jako taki właśnie barometr tego, co może zażreć z normalsami, a co nie zażre z normalsami. Z papierkiem lakmusowym. Trochę tak. Jestem tak pomiędzy pomiędzy światami, a ja jestem niesłychanie zainspirowany tym, co Jacek pisze do dzisiaj i cały czas uważam, że jest to literatura unikalna na skalę światową. Bardzo rzadko spotyka się pisarzy, którzy aż tak głęboko eksplorują tematy. No i to jest kopalnia pomysłów, to jest kopalnia inspiracji, którą można wykorzystywać. Więc my się cały czas, Bogu dzięki, dogadujemy, współpracujemy i robimy kolejne rzeczy. I Kierunek Noc jest jednym z takich projektów, ale mam nadzieję, że nie ostatni. No właśnie, bo w jednym z ostatnich wywiadów padło takie ładne zdanie z twojej strony. Dawno temu wymarzyłem sobie, że będę tłumaczyć historie stworzone w Polsce na język światowej popkultury. Ogromną radość sprawia mi pokazywanie dzieł napisanych przez Polaków ludziom z innych kręgów kulturowych. W takim razie, jaki jest twój przepis na to, no właśnie, żeby zainteresować świat twórczością
polskich autorów. Nie mam przepisu, ja robię na czuja wszystko. Ale to trochę jest tak, że to jest oczywiście trochę plemienne, no bo można by się zastanowić, co to jest w ogóle bycie Polakiem, Polska, to jest szeroki temat. Więc po prostu urodziłem się tutaj i w tej kulturze uważam, że jest trochę fajnych rzeczy w tej kulturze, które się wydarzyły. Nie widzę, w innych kulturach jest bardzo wielu ludzi, którzy mogą się tymi innymi kulturami zająć, niech się zajmują, ja to z przyjemnością będę oglądał, a ja akurat trafiłem i urodziłem się w tym miejscu na ziemi i z takim tłem kulturowym i tak zostałem wychowany, że wydaje mi się ciekawe przedstawiać to innym ludziom. I wiadomo, że to wymaga uproszczeń, to znaczy to też jest rodzaj takiego tłumaczenia, czyli staram się zastanowić, tak pomyśleć, co będzie, co nie jest hermetyczne, co da się doeksportować na zewnątrz jako jakby świeża rzecz. Zazwyczaj jest tak, że to, co ludzie akceptują, tacy znowu normalsi, nazwijmy to, to, co ludzie akceptują, to jest rzecz, która jest w 90% czymś, co już znają, ale w 10% jest nowa. Tak, to wiadomo, że to takie matematyczne porównanie, ono wiadomo, że nie jest precyzyjne, ale to, co się przedstawia ludziom i ten sposób jakby tłumaczenia, to jest właśnie, staramy się trzymać w świecie, który ludzie który jest w miarę znajomy i tylko do tego dodać trochę oryginalności. Jeżeli to będzie zbyt oryginalne, no to się wtedy robi niszowe, okej, może kilka osób to doceni, ale to będzie tylko eksperyment artystyczny. Jeżeli chce się dotrzeć do dużej ilości ludzi, to niestety ludzie lubią piosenki, które już raz słyszeli, historie, które raz obejrzeli i tam trzeba robić tylko takie drobne modyfikacje, żeby ich zachęcić. A tymczasem Jabol pyta, czy robi pan coś kreatywnego poza pracą? Czy kiełkuje w domu... Czy kiełkują w domu jakieś animacje, storyboardy czy scenariusze? Nie. Ja nie robię, nigdy nie robiłem nic do szuflady. Znaczy, to jest jakaś taka dziwna znowu przypadłość, że jak już coś robię, to staram się, żeby to potem ktoś obejrzał, bo w innym wypadku po co to robić? To mogę sobie wtedy... To jest tyle... Jest taka wartość w nic nie robieniu wspaniała, że skoro już mi się poszczęściło, że moje hobby jest moją pracą, to raczej to, co robię, to albo ląduje na ekranie, albo gdzieś przynajmniej na Facebooku, albo gdzieś tam w inny sposób próbuję, żeby to wcześniej czy później spotkało się z widownią. Tymczasem pytanie od pani Karoliny. W czasach Przepraszam, tak. Trochę ćwiczę, ale tego się nie pochwal da. Pochwal się. Nie będę się chwalił. Czego używasz w takim razie do ćwiczeń? Kultura fizyczna, fantastyczna rzecz. Mam teraz pod lasem na tam, gdzie mieszkam, na brzegu Warszawy jest taka siłownia na świeżym powietrzu, z której oczywiście nie powinno się korzystać, więc nie mówię, że z niej korzystam, ale gdybym chciał ćwiczyć, to nikt tego miejsca nie sprawdza i nikt tam nie chodzi, nie ma żadnej straży miejskiej, więc gdybym na przykład dzisiaj przed wywiadem chciał poćwiczyć, to byłbym właśnie tam. I to jest taki parę drążków, prosta kalistenika, już jestem stary, więc nie jestem jakimś tam wybitnym zawodowcem. 10 lat trenowałem kung fu w bardzo takiej fajnej szkole w Warszawie i to był fajny okres, no ale to się skończyło, jak mi się dzieci urodziły, to już nie mogłem tyle czasu poświęcać. A co się stało, co było impulsem w ogóle do tego, żeby zacząć ćwiczyć kung fu? Matrix. Nie, bez kitu, bo zobaczyłem, że zwykły aktor może się doprowadzić do takiej sprawności fizycznej i wiedziałem, że to nie jest żaden zawodowiec, kurczę, wojownik, który tam urodził się w klasztorze Shaolin i przez całe swoje dziecięce życie pakuje i pompuje i ćwiczy, więc tylko to był aktor, no. Przeciętny człowiek, który po prostu uwziął się, że chce zrobić coś ze swoim ciałem. No i doszedłem do wniosku, że też się uwezmę i coś spróbuję zrobić ze swoim ciałem i zacząłem trenować. I to jest bardzo fajna rzecz, która ze mną zostaje i mam nadzieję, że zostanie do jeszcze długo, długo. No to w takim razie, skoro padł tytuł Matrix, to muszę zapytać, co sądzisz o tym, że powstaje czwarta część?
Czy to jest dobry pomysł, żeby wchodzić jeszcze raz do tej samej rzeki, czy może to jest po prostu żerowanie na marce i próba zarobienia paru dolarów? Zobaczmy. Zobaczmy, co wyjdzie. Ja mam sentyment do rodzeństwa Wachowskich, bo uważam, że nawet rzeczy, które im się nie udały, było w nich coś świeżego. Nawet niedawno sobie obejrzałem znowu taki film, który był... Speed Racer? Nie, Jupiter Ascending. Który był strasznie skrytykowany i zjechany. Ja lubię. Umówmy się, obiektywnie pewnie można by się przyczepić do tego filmu, ale jest tam parę rzeczy, czy wizualnych, czy takich w ogóle związanych z rozmachem tej całej wizji i takim podejściem, które wydały mi się świeże i właściwie niewidoczne w kinie hollywoodzkim. I fajnie jest, że tacy wariaci robią rzeczy, robią filmy. Podobał mi się ten ich serial na Netflixie, Sense8. Też był dziwaczny i też tam były rzeczy, które pewnie wielu ludzi by odrzucały, ale przynajmniej jest to świeże. Przynajmniej jest w tym jakaś nowość. Więc niezależnie od tego, czym będzie Matrix 4, to mam nadzieję, że będzie w tym coś świeżego, nawet jeżeli tam się nie wszystko uda. Wracam do pytania pani Karoliny. W czasach katedry animacja była dość niszową dziedziną, lecz okazała się przyszłościową oraz przełomową. Jak sądzisz, co będzie kolejnym przełomem? Real time, VR, etc. Przełomem. No co pytanie? Dobre pytanie. Albo nie wiem, czy będzie jakiś przełom? Nie wiem, to pytanie bardziej właśnie do Jacka Dukaja, bo on bardziej siedzi w takich kwestiach. Myślę, że to, co robi w tej chwili Elon Musk z połączeniem komputer-mózg, że tu może być coś ciekawego i z tego się być może urodzi coś rzeczywiście przełomowego. Ale ciężko się mówi o przełomach w czasach, kiedy mamy taki przedziwny okres od 20-30 lat, że z jednej strony mamy niebywały rozwój technologii, a z drugiej strony pewną stagnację w bardzo wielu obszarach życia, no bo nasze filmy właściwie są takie same, jakie były, wiele historii, które opowiadamy, jest podobnych. I nie wiem, wciąż używamy klawiatury i myszki, które były wymyślone w latach 50. czy 60. poprzedniego wieku. Wciąż, nie wiem, ten telefon, który wszyscy używają, smartfon, no to przełomem był iPhone, ale ostatnie 10 lat nic się nie zmieniło. Znaczy to jest trochę szybszy iPhone, to co teraz mamy w rękach, czy niech to będzie innej marki telefon, ale to jest ten sam schemat. Ale czy tam coś się zmieniło? Nie, on jest dokładnie taki sam, jaki był 10 lat temu. Więc są takie jakby małe przewroty, które coś tam zmieniają, ale potem znowu wszystko tak ląduje na takim plateau. Więc na przykład to, co się dzieje teraz, że cały świat zamarzł i cały świat nagle przewartościowuje pewne rzeczy w związku z koronawirusem, no to widzę w tym jakąś możliwość właśnie do może większego skoku później, że być może się okaże, że zrobimy jakiś tam przewrót technologiczny, ale jaki to ja nie jestem tu ekspertem, nie mam zielonego pojęcia. W grafice, no bardzo ciekawe jest to, co pokazane było teraz, jeżeli chodzi o silniki do czasu rzeczywistego przez Epica i ten ich silnik do... Następna wersja Unreala wydaje się być bardzo ciekawa, no bo gdybym ja miał takie zabawki, jak ja byłem 20 lat temu, to w ogóle jest nieprawdopodobne, to co tam się dzieje w czasie rzeczywistym i to co jest tam przeliczone, ale my też byliśmy przygotowywani do tego, czyli to też jest bardziej ewolucja niż rewolucja, więc może dlatego, że tych przełomów już teraz jest mniej, to ja trochę mniej się tą grafiką też interesuję, no bo jak 20 lat temu, to co pół roku było coś nowego. Czy ty w ogóle jak oglądasz filmy, seriale, to potrafisz wyłączyć w głowie zawodowca, który sam tworzy filmy i ogląda cię jak widz z czystą kartą? Czy raczej ciągle masz w głowie się zająć, a no ciekawe jak to zrobili? No pewnie, to przecież cała frajda jest w oglądaniu filmów jak normalny widz. Jak mnie coś nie rusza emocjonalnie, to nie ma znaczenia, czy tam pompowali 100 milionów, 200, 500, to już nie ma wtedy żadnego znaczenia. To jest już tylko warsztat, to jest proste. Mm-hmm. No właśnie, wspomniałeś o pandemii koronawirusa i tego, jak może zmienić się świat kina. I takie jest moje właśnie pytanie. Co się zmieni? Jak może się świat kina zmienić na skutek tego, co się wydarzyło? Nie wiem, zobaczymy. Znaczy,
Pewnie będzie troszeczkę więcej roboty wirtualnej robionej, no bo studia robiące VFX-y, studia robiące animacje właściwie robią pracę dalej, bo większość tej pracy może być robiona zdalnie na komputerach, nie wymaga kontaktu dużej ilości przypadkowych ludzi na małej przestrzeni, więc pewnie będzie trochę ograniczeń związanych z robieniem normalnych planów zdjęciowych. Ale jak to się dokładnie skończy, to ja jestem za cienki, żeby wyrokować. Kolejne pytanie, tym razem od pana Jakuba. Czy trwają już prace przy użyciu waszej nowej techniki Unreal 4? Jest na to zapotrzebowanie? Widzi pan w tym duże korzyści przy pracach w cinematikach lub na przykład w Wiedźminie? Jeżeli chodzi o pracę w VFX-ach, czyli na przykład efektach wizualnych do seriali, filmów i tak dalej, to myślę, że jeszcze nie, bo tam jest sporo takich po drodze jeszcze technicznych kwestii, które są jakby na styku świata rzeczywistego i świata wirtualnego. Czyli wciąż trzeba te dwa światy ze sobą połączyć i silniki czasu rzeczywistego mają pewne ograniczenia, które troszeczkę jeszcze tutaj będą przeszkadzały. Jeżeli chodzi o sam świat animacji, no to oczywiście tutaj jest ogromna przyszłość dla silników czasu rzeczywistego. I w ogóle to, co się dzieje w silnikach growych, no to jest to jakaś próba zrobienia czegoś nowego. To jest faktycznie jeden z tych obszarów grafiki komputerowej, gdzie dzieje się coś nowego i ciekawego. I to się na pewno będzie rozwijało, będzie na pewno zapotrzebowanie na to. To jest tylko, pamiętajmy, narzędzie, więc to jest po prostu lepsze narzędzie do osiągania tych samych rzeczy, więc wiadomo, że to narzędzie w którymś momencie wygra. A tymczasem pytanie od pana Łukasza. Czy pomimo tego, że nie robisz już animacji krótkometrażowych, to wciąż śledzisz branżę? Połowicznie, trochę tak. Trochę śledzę, ale faktycznie nie w takim stopniu jak kiedyś. I też umówmy się, rynek festiwalowy tak zwany, czyli ten taki obiekt festiwalowy, obiekt krótkich filmów, ma już troszeczkę mniejsze znaczenie tak naprawdę. To znaczy teraz może nawet większe znaczenie ma to, co ludzie sami opublikują w YouTubie i to zaczyna tam osiągać jakieś wyniki. Ale kiedy ja zaczynałem, no to festiwale były bardzo, bardzo ważne i oglądało się filmy krótkie na festiwalach. Teraz już tego kanału dystrybucji, znaczy on ciągle jest, ale on nie jest aż tak istotny. A tymczasem na YouTubie padają pytania z hasłem Torgal. Co z Torgalem? Lubisz Torgala? Będzie jakiś film o Torgalu? Bo podobno były szumne zapowiedzi. Lubię Torgala, ale to chyba nie ode mnie, bo pamiętam, że były szumne, jacyś Niemcy chcieli zrobić Torgala. Tutaj u nas ktoś tam krążył wokół praw do tej historii. Ja osobiście mam bardzo dużo dobrych wspomnień z Torgalem. Osobiście sam nie jestem pewien, czy to jest historia, która w 2020 by zażarła. Z kilku różnych powodów, nie chcę tutaj jakby się rozgadywać za bardzo. No, troszeczkę jest taka sytuacja jak z Johnem Carterem w którymś momencie, czyli rzeczy, które były wzorowane na Johnie Carterze, konkretnie Gwiezdne Wojny, pojawiły się zanim się pojawił John Carter, więc kiedy John Carter się pojawił, no to już był troszeczkę przestarzały, już był taki mało odkrywczy. I boję się, że trochę podobna sytuacja jest z Torgalem, że myśmy już to zobaczyli w innych wcieleniach, w innych produkcjach. A jak myślisz, jak będzie z Dune'ą Denis Villeneuve'a? To też mieliśmy takie popkulturowe sprzężenie zwrotne, czyli mnóstwo różnych dzieł filmowych, komiksów także bazowało na tej książce, a teraz będziemy mieli drugą ekranizację, no i prawdopodobnie lepszą niż ta, którą nakręcił David Lynch. Czekasz? Poczekajmy, zobaczymy. Byłem na planie, tam się zakradłem na halę zdjęciową Dune, bo to było to samo studio, gdzie kręciliśmy Wiedźmina. Na Węgrzech. Na Węgrzech. Robią te plany zdjęciowe ogromne wrażenie i jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie na ekranie. Villeneuve jest świetnym fachowcem. Trzeba dać kredyt zaufania i zobaczyć, czy to się uda. Ja mam do ciebie takie jeszcze pytanie. Trzy składniki, na które powiedzmy składają się sukces, czyli to jest talent, ciężka praca, szczęście. Twoim zdaniem, który z tych trzech składników jest najistotniejszy? Szczęście. Jednak. Znaczy, bo to jest tak, że
Znaczy, talent jest wynikiem szczęścia, więc myślę, że można wykreślić z tego równania talent, no bo to nie od nas zależy, z jakimi genami się urodziliśmy i jakie mamy predyspozycje. Urodzimy się do świetnych wyników sportowych, no to nam będzie łatwiej uprawiać sport. Urodzimy się z jakimś tam talentem wizualnym, jakąś tam sprawnością manualną i łatwiej nam się uczyć rysować na przykład niż innym. No to jest przypadek, tak? To nie jest coś, na co zapracowaliśmy w jakiś sposób. Więc myślę, że można wykreślić talent z tych dwóch. Więc oczywiście ciężka praca jest bardzo potrzebna, ale co z tej ciężkiej pracy, gdybym, nie wiem, urodził się bez dwóch rąk i bez dwóch nóg, no. I miałbym po prostu pecha, to mógłbym pracować tak ciężko, jak się tylko da, a i tak nie dałoby mi się pewnie dogonić ludzi, którym się poszczęściło po prostu i mają troszeczkę lepsze wyniki, więc pod tym względem szczęściu można oczywiście pomóc, można oczywiście dokonywać takich wyborów, żeby prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu było większe, ale nic nas nie obroni przed pechem i nic nam też... No i też unikałbym niedoceniania po prostu roli przypadku w tym wszystkim. Spotykamy przypadkowych ludzi, czasem z tych spotkań pojawia się jakaś iskra. Dzięki temu można zrobić potem coś fajnego i ciekawego, więc praca jest ważna i konieczna, ale szczęście chyba jest w tym najważniejsze. A czy ty lubisz wracać do swojej starej twórczości, czy raczej... Nie, nostalgia nie jest ci uczuciem bliskim. Ja nawet rzadko oglądam rzeczy, które zrobiłem po premierze, bo przed premierą się ogląda je tyle razy, nie wiem, montaże robocze filmów, czy jakikolwiek projekt ogląda się czasem po 100-150 razy przed premierą. Więc w momencie, kiedy to już jest wypuszczone w świat, to no, wstyd się przyznać, ale akurat Wiedźmina nie obejrzałem na Netflixie całego. Znaczy, moja rodzina obejrzała, że moja żona obejrzała i tak dalej. Obejrzałem jakiś jeden odcinek i byłem zaskoczony, no jakie to fajne tam przy okazji. Ale ponieważ widziałem to tyle razy wcześniej, że już się też jest głową w innym miejscu, bo już wtedy, kiedy jest premiera projektu, teraz mieliśmy premierę Kierunku Noc, no to strasznie jest fajny moment, to jest bardzo miłe, ludzie zaczynają pisać, ludzie zaczynają oceniać i tak dalej, ale moja głowa jest już w przyszłości, w kolejnych rzeczach, w kolejnych odsłonach, kolejnych projektach. I ja już wtedy się skupiam na tych kolejnych rzeczach, bo ten serial już widziałem tyle razy, że już wystarczy. A co byś w takim razie polecił widzom? Do obejrzenia, przeczytania, zagrania być może? Bo wszyscy mamy teraz troszeczkę, no może nie wszyscy, ty pewnie ciągle pracujesz na najwyższych obrotach, ale dużo osób jest... Nie, ja się obijam się teraz, bo plany zdjęciowe są zawieszone, więc po prostu trochę piszę i mam sporo jakichś spotkań na Zoomach, ale ogólnie jest to mniej pracy niż zwyczajnie. No i jest szkoła dzieci, która mnie wykańcza. To jest koszmar. Jak mówimy o kryzysach, to jest chyba największy, ale... Pozdrawiamy dzieci. Pozdrawiamy, jeżeli nas oglądają. I pozdrawiamy wszystkie dzieci, które się w szkołach teraz torturują. Wczoraj obejrzałem z żoną serial Unorthodox, który zrobił na mnie ogromne wrażenie, fantastyczna rzecz. Taka bardzo emocjonalna, bardzo... udana, właśnie takie wejście w świat jakby z innej planety. Jak to, takie, to jest prawie tak jakby to była, nie wiem, opowieść podręcznej, ale za to mądrzej napisana i bardziej emocjonalna i bliższa prawdzie niż ta historia. I to jest coś, no, niebywały serial, bardzo, bardzo udany. Bardzo mi się podobał, to jest na Netflixie, bardzo mi się podobał na Amazonie serial animowany Andon. Przedziwna rzecz napisana przez faceta, który zrobił wcześniej Bojacka Horsemana. I bardzo polecam. To jest bardzo dziwna stylistyka. Trzeba się do tej stylistyki graficznej przyzwyczaić, ale serial jest świetnie napisany, świetnie zagrany. Nie chcę do końca wyjaśniać o czym, bo cała zabawa w tym serialu jest. Polega na odkryciu, o czym to jest.
Też na Amazonie teraz się pojawiła niezła komedia Upload, która jest ciekawym przykładem właśnie wprowadzania takich bardzo high-endowych pomysłów science fiction dla szerokiej publiczności, czyli to jest, ma bardzo niski próg wejścia, zwyczajna komedyjka o życiu w cyfrowym niebie, czyli mówimy o tam bliskiej przyszłości, kiedy będzie można skopiować umierającego człowieka do jego cyfrowego awatara, ale w tej takiej bardzo prościutkiej formie komediowej jest przekazanych kilka rzeczy, nad którymi się głowi takie ciężkie science fiction od 20 lat i myślę, że warto się z tym serialem zapoznać. Na HBO był fajny serial Devs, który jest bardzo taki trochę jest zimnym serialem, ale trochę pewnie mógłby być krótszy, ale jest przynajmniej oryginalny. Jest tam jakaś taka ciekawa myśl, jest w tym coś interesującego i fajnego. Czekam na Space Command na Netflixie, czy Space Force? Space Force, siły kosmiczne. Siły kosmiczne, tak. A to jest w ogóle ten sam twórca, który zrobił też Upload, Greg Daniels. No to pewnie mi się spodoba w takim razie, więc czekam na ten serial, myślę, że to będzie fajne. Całkiem się dobrze bawiłem na tym akcyjniaku Netflixowym, czyli Tyler Rake, bo to jest przyzwoicie zrobiony akcyjniak, pewnie trochę zbyt ponury. Ja bym tam chciał troszeczkę więcej śmiechu, bo jak wszyscy są tacy strasznie spięci, cały czas tacy kurczę nabici, to w którymś momencie to mam ochotę tam przebić ten balon tej epickości, nie? Ale generalnie się bawiłem na tym całkiem dobrze. A gram właściwie, próbowałem grać w Duma i całkiem fajnie to jest zrobiona gra, ale mnie jednak ciągle ściąga ten Apex cholerny, bo to jest gra chyba napisana dla mnie. Nie wiem czemu, to po prostu mi siadło świetnie, mimo że idzie mi w tej grze słabo. To jednak gram cały czas, głównie w ligach rankingowych, żeby grać naprawdę, a nie z kompletnymi przypadkowymi ofiarami, tylko staram się grać z lepszymi od siebie i z tych przegranych coś tam wyciągać. Słuchajcie, wiecie już w co grać, wiecie co oglądać. Nasz czas antenowy dobiega powoli końca. Właśnie, a jakieś jeszcze ostatnie pytania od widzów? Czy... Dobrze, jest. Taka porada dla tych, którzy chcieliby osiągnąć sukces. No to już mówiliśmy. Wyznaczyć sobie cel, który da się osiągnąć. No i bardzo dobrze. I przeć. Złota rada, myślę, że do zastosowania w różnych sytuacjach życiowych. My widzimy się już za 2 tygodnie na kolejnej sesji Q&A. Tym razem na tej kanapie zasiądzie Damian Lenow. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. I pozdrawiam wszystkich. I pewnie nie odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, więc przepraszamy. Ale jak się coś ciekawego tam pojawi, to ja pewnie odpowiem na Facebooku albo przy kolejnej okazji. Albo jutro przy rozmowie z Jackiem. Na przykład. A ten materiał już niedługo pojawi się w całości na YouTubie z napisami, więc jeżeli zaczęliście go oglądać w środku, to będziecie mogli wrócić i dowiedzieć się, co było wcześniej. Do zobaczenia. Do zobaczenia.